Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Heroesów Piątych, scenariusz Temptation. Dobrze mi się wydaje, że to już jest chyba 15 scenariusz, chociaż oczywiście pokusa, tak w wersji polskiej to się nazywa. Chyba 15 z 20, także słuchajcie, no zbliżamy się nieuchronnie do końca. Ale to nieważne, gramy sobie za Hirkiem, który ma pasywkę właśnie Mistrz Żywiołów, który będzie przyzywał sobie jednostki żywiołów po naszych... Kiedy nasze jednostki będą ginąć, nasze oddziały, to będzie sobie przyzywał w te miejsca żywiołaki. I co? Mamy modyfikację. Teoretycznie już widzieliśmy te jednostki wcześniej, bo tam był scenariusz już podstęp Mahira, gdzie korzystałem z tych jednostek Akademii, ale doszło kilka nowych. Nie wiem, czy uda się je pokazać. Na pewno jest kilka nowych jednostek żywiołaków, dlatego właśnie w związku z tą pasywką zobaczymy sobie nowe żywiołaki. Chyba tylko dwa są nowe, chyba ziemi i wody, z tego co pamiętam. Są nowe, więc sobie je zobaczymy. No i co? No teoretycznie chyba Feniks jeszcze jest inny. Ale Feniksa to tu chyba nie zobaczymy, no chyba, że dostanę ten czar. Ale problem z tą misją jest taki, że tu nie ma żadnych zamków. Więc nawet jak rozwinę sobie jakąś magię, to i tak nie dostanę czaru do tego. I to z tego, co też pamiętam, tak sobie właśnie teraz myślałem, że w sumie to jest chyba scenariusz z podstawki, prawda? W sensie, bo podstęp Mahira jest z kuźni przeznaczenia, a pokusa jest z podstawki, mi się wydaje. Albo z dzikich hord, ale... Bo jeżeli jest z podstawki, no to ani mentora pamięci nie może być, ani tej szkoły czarów, gdzie możemy sobie za surowce kupować czary. Więc tak właściwie ja tych czarów nigdzie nie dostanę. W sensie, wiecie, no... Poziomów czwarto-piątopoziomowych nie dostanę nigdzie, tak mi się wydaje przynajmniej. No, chyba, że nie wiem, jakaś piramida, albo właśnie grobowiec. I piramida to byłoby rozwiązanie w sumie, no. Ale to też chyba budynek z dodatku jakiegoś. No nieważne, dobra. Lecimy z opisem, a potem cutscenką. Chociaż w cutscence trochę... No, zobaczycie. Jak to będzie wyglądać. Pokusa. Po śmierci arcymaga Cyrusa, rola pierwszego maga kręgu przypadła jego synowi, Zehirowi. Na prawej dłoni Zehira widnieje pierścień nieskruszonych, magiczny artefakt prowadzący do wymiaru, który stał się grobem jego ojca. Stawiony w obliczu trudnych zadań politycznych i administracyjnych związanych z odbudową Srebrnych Miast, Zehir ciężko żałuje, że nie ma dyplomatycznych zdolności swego ojca, dzięki którym poradzić by sobie mógł z innymi potężnymi magami, wespół z którymi włada. No tak, niestety dla Zehira kwestie polityczne są równie upierdliwe, co oponenci jego szanowni. W sumie to tak jak u mnie. Akurat to jeszcze bardziej w takim razie utożsamiam się z Zehirem. Ja też nienawidzę polityki i tych wszystkich, prawda... politycznych i administracyjnych zadań związanych z odbudową. Dobra, czy coś? Aha, pokusa. Misja Cyrusa. Dobra, nieważne. Let's go. Narxes, where did this come from? Really? Where exactly is, Narxes, this text indicates that my father may still be alive, locked in the dimension of the Ring of the Unrepentant, where Markal killed him. And you wish to bring him back. You weren't that close. He still didn't deserve to die like that. Besides, he could help me counter the intrigues of the Wizards of the Circle. Really, the next time I save the world, I'll leave those whining old ninnies out of it. Whining old ninnies? Zia, those are the most aged and respected wizards upon the face of Ashan. Well, at least we agree on most aged. Narxes, I'm going to chance it. If I can bring my father back, it would be better for the Silver Cities. I agree, Zia, but still... No buts, let's go! Oh, look at this. Here we are chatting when there's work to do. No i lecimy z tym scenariuszem. Ja się teraz zastanawiam, czy to jest po zakończeniu kampanii z podstawki? Coś jakby tak lorowo, czasowo? Chyba tak, no nie? No bo jakby to nie będzie zaraz po zakończeniu kampanii Nieumarłych, gdzie właśnie jako Markal zabijamy Cyrusa. No bo skąd za chwilę miałby ten pierścień? A wydaje mi się, że to właśnie będzie po zabiciu Markala, kiedy już ten pierścień jakby... on może wiedzieć co. I mamy +2 do wiedzy. Wiecie co? Skoro mogę... A właśnie, zróbmy jeszcze tak. Smutek. A weźmy, zróbmy tak, że... Zobaczcie, powtórzenie. Tak na szybko, nie? To wiadomo. Zobaczmy, jakie artefakty może wylosować. Bo z jednej do szczęścia i do wiedzy. A tu będzie co? 5 gniewu. Dawaj, żeby coś takiego ciekawego się wylosowało. +2 do wiedzy, to wiecie, ja i tak będę miał tej many pewnie masę, jako czarodziej. Siła czarów opartych na żywiole ognia. Czyli co? Kula ognia, której tak nie dostanę, bo nie mam magicznego zniszczenia. Fajnie, fajnie. Tydzień królika. Plus 1 do morali, no. Na golemy nie działa, także... Także podziękuję. Tak wiecie, parę razy się przejść, prawda, i zobaczę, jak to będzie wyglądało. To jest ciekawy item. A to jest boska siła, no dobra, niech będzie. Niech będzie, quick save. No i nie wiem, teraz zbierać te wszystkie rzeczy tutaj, czy nie?
Bo my tu chyba wroga za bardzo nie mamy, nie? Jak mi się coś wydaje. Zobaczmy. Nie mamy tutaj wroga, no właśnie. To jest średni. Nie, na razie nie. Na razie to nie, 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 nie. Ale to już chętni. Więc tak naprawdę co? Naszym jedynym wrogiem tak naprawdę będzie po prostu fakt tego, że jednostki się stakują, w sensie jakby są coraz większe z czasem. To będzie nasz największy wróg, chyba tak. No to by wychodziło, nie? Bo postawiam, że nasz główny boss, tak jakby tam gdzieś, nie wiem, Marka czy z kimś tam będziemy walczyć, nie pamiętam już. No to on chyba tak właściwie. Dobra, Kreguce, czekajcie, bo to są jakie jednostki, bo to teraz nie kojarzę tych jednostek za bardzo, moment. Bo to jest obsydianowy gargulec, czyli ulepszony. Tak, on ma odporność na wszystkie żywioły. Ten golem piaskowcowy, cokolwiek to znaczy. Nieokreślony kontratak, no to też będzie ulepszony. A to jest Zehir, a nie, to jest mistrz kapirów. No to oni też są ulepszeni. A, ma naprawę. I dobra, to możemy tego sobie ustawić. I ewentualnie tak jeszcze. Albo nawet tak bym zrobił. No właśnie, bo ja mogę teoretycznie... Tego tak, ile masz strzałek? 7. To weź to poczekaj może jeszcze. Przywołanie żywiołaków. I wiecie co? Chociaż nie, 5 żywiołaków. Dobra, to nie. 5 żywiołaków to... Za wiele chyba raczej nie zrobi. Weź spróbuj go odciągnąć może trochę. Tylko, że... Bo te kabiry, kurczę, no... No bo to za wiele nie bije. A 7 strzałek to jest mało, kurczę, no. Wait. Wait. Ja bym go musiał podciągnąć tutaj do mnie bardziej. Wait. Defend. No weź go tu podciągnij trochę. O, 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 o. Tylko nadal jest złamana, kurczę, no. Defend. Ty się odsuń o jedno. Defend, defend, wait. Teraz tak, ty defend. A ty się tak ustaw, właśnie żeby był daleko. O, w ten sposób może na przykład. Zobaczymy jak zadziała. Wait. O, właśnie, tu podejdzie, świetnie. Mamy żywiołaki przyzwane. No, tymi kolumami będę chciał atakować, ale jeszcze nie teraz. Na cały czas złamana strzałka? Serio? Co ty masz? Cały czas złamaną, czy o co chodzi? No zasięg średni. To wytyfyn już bliżej nie będzie. Jezus Maria, co za... Zobaczcie to, no. Czy ja centralnie... On musi mieć dojście do mnie, zobaczcie. Musiałby się tutaj przestawić, nie? Albo pewnie o jedno w bok. Co za... Boż. Człowiek się stara. Kombinuje. I co? Nic mu z tego nie wychodzi potem, na sam koniec. No jestem po prostu zdegustowany, powiem wam. Podejdź, nie wiem, tu. Ile ty masz ruchu? 4. Tak, stanę tu, ty się ustawisz tu, to raz, dwa, trzy, cztery. To dam radę się odsunąć, dobra. Czyli jakby, żebyś tu stanął maksymalnie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, czyli tu, dobra. Jezus, ale kombinowanie i żeby się ustawił w prostej strzałce. Bo 4 strzały zostały, no to nie jest dużo. Wait, wait. O, tylko jednego zabił. Jeszcze lepiej. Bo teraz tak, ty defend. Ty się odsuń. Żeby nie do ciebie. No, co? 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 Nie, niech mi ktoś to wytłumaczy. Jak to jest możliwe? Czyli centralnie zombiak musi mieć podejście do moich kabirów, żeby miał prostą strzałkę. Nie, przyzywam też wielaki po prostu, bo... Widzę, że... Ha, akurat tam się przyzywają. Aha, to jest taki teren, że tutaj się akurat będą przyzywały takie żywioki, które nie są zmienione. Także polecam, polecam. Dobra, dawaj tak. Jezus, no nie, no co za PS sensei. Jak to jest normalny zasięg to powinien być. Ja nie wierzę, że to tak działało, że nawet żywioki są w stanie podejść w takiej sytuacji. Nie, 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 to jest coś. Ja zostałem oszukany, bo są jakieś kłamstwa i pomówienia. Może coś, nie wiem, coś się może zepsuło i nie mogę słuchać, nie wiem. Ale wynik jest taki, że teraz te żywiołaki będą musiały się bić z nimi i po prostu to potrwa 100 lat teraz. Bo będzie go bił tylko żywiołak i bohater. Strzałki się skończyły? Skończyły się. No i dziękuję bardzo. No i prawda, teraz postrzelamy. Boże, no człowiek kombinuje, naprawdę stara się. Robi co w jego mocy i co dostaje za to. Hańba, skandal. Naprawdę. Wow. Wow.
Nie, nie będę wam tego pomijał, nie. To jest fascynująca walka, którą musimy dotrwać do końca. Jeszcze może zaatakować w sumie tak. Chcę? Nie, wait. Jak dwa razy z rzędu zaatakuję, to wtedy. W sensie dwa razy, żeby golem zaatakował, zanim zaatakuje zombie. Czy jest to w ogóle możliwe, jakkolwiek. Wait. Ale chyba nie jest. Defend, defend. A tak. A tak, to jest, żeby jak nawet już nie zabijałem nikogo. Wow. Mogę teoretycznie zabrać kontratak. To znowu wait, to znowu tu przeskoczysz i to tak wiecie, to tak. Lipa trochę, lipa. O, może teraz się uda. Żeby jeszcze, o właśnie, żeby jak zajmie kontratak i potem zaatakujemy golemami. I może akurat golemy dwa razy zaatakują, może tak się uda, to wie. Żywiaki powietrza się szybko, często ruszają, ale to... Co to zmienia? Nic. Pyk, teraz tak. Bo chodzi o to, że możemy ich naprawić za pomocą tych papirów. Ale widzę, że to nie jest potrzebne. Nie, dobra. Pełna salwa. Let's go! Puuu, i z piąchy. Tak jest. Nie, dobra, bez strat. Znaczy, no ja coś tam straciłem, nie? Chyba jednego kargulca. No i many sporo. Bo musiałem przyzwać żywiaki. Co za po prostu. Nie, ale ten zasięg z prostej strzałki to mnie naprawdę... No, nie wiem. Okazuje się, że jednak nie umiem grać w Heroes. Dobra. Teraz właśnie, jak ja chcę tego bohatera rozbudować? To dobre pytanie. No magii nie chcę brać. Bo tak jak mówię, no czarów to chyba nie dostanę żadnych. Chyba. Jeżeli dostanę, no to magia zniszczenia byłaby super. Ale na magię zniszczenia tak byłaby sporo szansy, co? Jaka jest szansa na to? Ej, halo. A nie dawiam się teraz. No znamie czarodzieja, na pewno się przyda. Teraz dostanę kolejny poziom. Czarodziej ma szansę 8%. To nie też tak dużo. Talent magiczny, o to tak. Machiny wojenne, kurczę, no to też mogą być dobre, ale jaka szansa, że tu dostanę balistę gdzieś? No raczej niewielka, nie? Ten trening, o to się przyda na przykład. Ej, regeneracja many, ale... I to było ciekawe w sumie. Bo jeżeli to nie będzie żadnych studzienek, ale nie, no będą chyba jakieś, co? Wezmę ten trening chyba. Bo to mi daje możliwość, czekajcie, bo to mi daje... Aha, kapryśną manę mi to daje. Ej, nie, to spoko, to też... Ej, to dobra, wezmę to w takim razie. Kapryśna mana. A dawaj, let's go, spróbujemy, nie wiem. Nie wiem, na czym ten scenariusz polega za bardzo. No bo jeżeli tu nie będzie żadnych... studzienek z maną, no to... ta regeneracja się przyda, nie? Wiecie co, ja tego lepiej nie zrobię. Niech będzie. Tylko rozdzielmy sobie jeszcze od razu te... O, właśnie. Że jak bot walczy sobie te walki, to żeby też miał możliwości takie. No nie, zobaczymy. No, może tu będą studzienki, może tak. Tu by trzeba iść. I tu. Przyłączył się? Ach, w życiu. Podstawowy atak. Ej, wiecie co? Jeżeli ja tu mam bazować na jednostkach. Na tytanach. Ale czekajcie, a nie, dobra, ten tytan Shantiri atakował, to jest ulepszony tytan. Szał bojowy. Talent magiczny. Wiecie co, ja wezmę ten atak. Ja serio wezmę atak na Akademii. Bo... brak miejsca w armii. Co ty pitolisz w ogóle? Co ty godasz? Chociaż dobra, to w sumie nie muszę tego zbierać. A jest studzienka, okej, dobra, czyli to bez sensu jednak było. Ale tak, chcę podejść tutaj. Przyspieszenie, okej. Okay. Będę zaraz magię światłości, zostanę zaraz. Spowolnienie. Nie, to kapity to zostaw. Niech się przyłączą. I teraz tak zgarnę sobie to, co jest tutaj na dole. Cokolwiek tu jest. Czar. Ten czar to akurat fajny. Szał bitewny, tak. No i spróbujmy się z tymi, wiecie, szkielecierami. No niech będzie. Wiem, że ta misja pewnie polega na tym, żeby jak najwięcej strat, znaczy jak najmniej strat właśnie robić w tych walkach, ale no... Czy mi się chce? Słuchajcie, czy mi się chce? Tutaj. Niektóre surowce będę zostawiał. Ta sakiewka, kurczę, no. Trzeba by to zrobić, ale... Mam czary na to w ogóle? Chyba nie. Nie, to będzie dziwna misja. Dziwny bohater. No ja tu nie mam nic, żeby bić w ogóle te duchy. Ale przydałoby się to, no. Ja muszę to zrobić, no muszę, no po prostu muszę, bo się uduszę, no. Trzeba to zagrać. I spróbować. Super rozstawienie pulwo.
No to jeszcze jedna w takim razie. Tak, tak, tak. Tak. No, powiedz. No będzie ciężko. Ale musimy po prostu nawalać wszystkim, co jest. Ile to przyzywa? To 7, a to przyzywa 4 miny. Jakbym zrobił tak, to przyzwie mi tutaj wszystkie znamie, żywioły. No to znamie można by było rzucić w sumie. A weź rzuć. Let's go. To może trochę głupie, ale... Defet. Strzelamy, no bo nie ma nic lepszego do roboty. O, akurat trafiłem. Do przodu? Nie, defet. Teraz, co ciekawe, uwaga, robimy tak. Ale dobre zagranie. Nie, to nie było dobre zagranie. Dobra, teraz na max budujemy, więc możemy walnąć tam. Okej. Boom. On, nie wiem, duchy mogą też uniknąć tego? Chyba mogą, nie? Tego wybuchu właśnie. Z tej miny. Nie chcę, za często trafiam, co jest? Aha, nie mam teraz tego. Ech. Pudło. Że. Teraz nie wiem co. No to już wiem. Ale teraz trafię na pewno. Ale jak tym odejdę, to... O! To nie jest dobre, ale możemy go jeszcze skrzesić. Wait. Weź kontratak. Nie spuduj przy okazji. Ty nie naprawiasz. Tylko bez szczęścia, dobra. Tu wskrześ. No i dobra. Już teraz to. O, teraz to pudło, wiadomo. I kapitan mnie zabije. O! No dobrze, niech będzie. No lepsze to niż to bot proponował, no nie? Mega świata, no powiem wam, że biorąc pod uwagę takie czary dostaje, to chyba mega świata byłaby dobra tutaj. W scenariuszu. Nie wiem, to jest tak dzikie, nie? Bo nie mam pojęcia, jak bohatera zbudować, no niech będzie. Nie mam zielonego pojęcia, serio. Bo nie wiem, czy jakieś czary tu dostanę. Wiecie, czy mana będzie dostępna gdzieś. Jak to w ogóle ma wyglądać tutaj? Bo tu chyba, z tego co pamiętam, bo tak kiedyś tak tylko na chwilę to zagrałem, że to są takie biomy właśnie, chyba że tu jest jeden biom, on się zaraz skończy, trzeba być jakiś, nie wiem, jakiegoś takiego bossa pokonać powiedzmy i przejdziemy do kolejnego biomu. Już się nie możemy cofać do tego pierwszego, nie? Więc trzeba jakby, wiecie, wziąć jak najwięcej z tego biomu, lecieć dalej, nie? Taka pyszna mana albo oświecenie, no. Nie, oświecenie chyba nie. Chociaż statystyki z drugiej strony by się przydały pewnie, nie? Ale... Nie, to jest mała mapa, więc chyba nie. Dorzucenie czaru. To bym sobie wziął akurat. Czy nie? Ten trening, on mi dał możliwość tego. Nie, bo to ewentualnie magiczną intuicję jeszcze zabrał. Ale kapryśna mana. Dawaj, let's go. Więcej poziomów. Więcej many. Kilka rulcy uciekają. No i tego co? No nie już kolesy tego, no bo po co? Tu nic nie ma. Lecimy tam. No dobra, no. Zombiaki. No nie, no panowie, no zróbmy coś, ale... To nie, tak, to nie. A, bo tutaj akurat straciłeś tych, co są. Dość ważni. No dobrze. Ja nie zauważyłem, przepraszam. Strzelam od razu, czy... Nie, no dobra, tak. Już wiem, kiedy się prosta strzałka zaczyna, więc... Już mi się ta wiedza to niczego nie przyda, ale... Fajnie, że tak jest. Dawaj, tak? Może się przestraszą. Tu możemy sobie znaleźć czarodzieja, walnąć tego na środku. My nawalamy. Let's go. Ale kurczę, jak mamy już 80 tych jakby gremlinów. No są kabiry, wiadomo, ale... W ogóle musimy te umiejętności sprawdzić, bo ja w sumie nawet nie wiem, co one robią te jednostki, ale chyba się zapewne różnią z tego, co pamiętam. Pułapki. Kurczę, no to jest dobry build, wbrew pozorom. Pod te pułapki. Jakby tak jeszcze krwawa ziemia weszła. No. I w sumie? Ej, czy ja nie jestem w stanie przejść całej tej misji właśnie na tych pułapkach? Przypadkiem? Bo myślę, że tak. Myślę, że dałoby się. Więc może tą magię przywołania bym sobie nabuffował trochę więcej. Co mam ci tu rzucić, no? Pułapkę? Dawaj pułapkę. Buu. No nie, żadna do mnie nie wejdzie. Świetnie. Doskonale. No, jakby tą krwawą ziemię dorwać i trochę więcej magii przywołania, to no... To ma potencjał, naprawdę. Wow. Potężne zagranie. No to dobra, ciebie to rozstrzelamy już, a ty to chyba wejdziesz w minę, co? Myślił pysiu kolorowy. Byłoby miło ogółem. No i widzicie, da się zrobić tę walkę bez strat? Da się. Nie trzeba nic stracić. Bo na tym ta misja polega właśnie, żeby jak najmniej strat robić w tych walkach, nie żeby potem mieć zachowane jak najwięcej armii na finową walkę. Ale no zobaczymy, jak to pójdzie. Wejdzie? Wow, ale sprytny zombiak. To jest najbardziej inteligentny zombiak, jaki widziałem.
Serio. A widziałem już trzech. Mega zniszczenia. Nie wiem, będę tego żałował pewnie właśnie, że nie buduję maga pod magię, ale... Trudno. No ewentualnie będę tego żałował. Mega zniszczenia, no dobra. Jak już wpychasz tą magię, no to... Niech będzie. Serio, na to muszę walczyć. No nie chce mi się. Nawet nie mam jak za bardzo. To dużo tego jest. Tanie. Tydzień głupoty. Świetnie. Mniej pedeków. Tak jest, dobrze. O to chodziło. Wskrzesił umarłych. Po co? Pytam się po co. Ustawienie jest git. No i strzelamy, no bo co? Defense. Ty tutaj. Strzelamy. Panie, jakby się Zachir ruszył kiedyś. Nie żeby coś. Ktoś umarłych, no i masz... No sam mogę pułapkę postawić, no. No zostawię tę pułapkę, no co? Dawaj, let's go. Może to coś zrobi, kto wie. Ostatnio nawet całkiem dobrze się sprawdziło. Na te duchy, wbrew pozorom. Dawaj, mor pułapkas en zasaskas. No świetnie. Heh, łatwo. Tak. Defend. Mol pułapkas, poproszę. O, tutaj. Już nie, źle. Aj, trzeba było. Jedno w dół. Dobra. No nieważne. Mogło być lepiej, no. To powiem. Mogło być lepiej, no. No a ty co? Spowolnienie? Co mam ci zrobić? No się wszystko bije fizycznie ode mnie tutaj, no. To jest problem. No to serio. Zrób tak. No co? Aha. Dobrze, fajnie, no. Polecam. Nie no, dwa kapity straciłem. To jest, no nie podoba mi się to. Ale dobra, no trudno. No zgodno. No tak, ty trafisz oczywiście, no. Ty trafisz. Teraz zostanie jeden, no i teraz się baw. Dobrze. Nie no, to kto wybił tutaj walkę z duchami, to naprawdę. Jeszcze jak miałem, nie wiem, jakiś na przykład magiczny strzał, nie? No, magiczną strzałkę, no ale nie mam, no. No i co? Co chcę to zabrać? No nic. Zaawansowany atak co najwyżej. Bierzemy jednostki. Tego tym się nie chce, tak szczerze. To już po prostu wywalone. Let's go, robimy speedrun z tej misji. Na pewno o to w niej chodziło. Tutaj niski. Znowu jakieś będą straty. Kopalnia złota. Ua. Co to znowu te duchy? Dobra, o to. To jest, widzę, scenariusz wielu emocji po prostu skrajnych. Raz się cieszysz, raz po prostu... dobra. Są golemy, ale zwykłe, kurczę, czemu tu dostaliśmy całą ulepszoną armię i teraz dostaj... O! Dzień dobry. A to mi się bardziej podoba już. No nie no, tyle to na pewno, nie? O, Jesus, dobra. To będzie ciekawy scenariusz, no. Wiesz, on nie jest zbyt losowy, w sensie... Zależy od tego, co dostaniemy tak naprawdę z tych wszystkich tych wiecie, rzeczy tam. Śmiesznych. To robimy tak? Nie. O, gdzie ta pułapka? 4 miny tylko. No bo to zależy od zaawansowania magii przywołania, nie? Gdybym miał lepszą magię przywołania, to przywołowałoby wtedy 6, a na ekspercki przywołuje 8 min. Także spora różnica ogółem. O, gdzie ta pułapka? Dzień dobry. Próbujemy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Tylko, że na duchy to taka średnia kontra ogółem, no ale... Co zrobić? Tylko 5 zabija. A jak zrobię tak? I się tam zaraz zdetonuje? Nie, co ja zrobiłem? Fok, nie w tego. Co ty robisz? Nie. Ajajaj. Ile to zadaje? A spróbujmy. 7. O, to lepiej wyszło chyba. Dobra, defend. To tylko ja w golema, co? Dzięki! Tylko teraz go jeszcze wskrzesić tylko i będzie git. Defend. Dobra. I teraz traf.
Za dużo sobie życia, rozumiem. Dobra, a teraz na pewno trafi. To ma 100% już. Dobra, jeden został, może być. Może w minę wpadnie. Poza. Dobra, jakaś idzie walka z tymi duchami, ale to... Do psieny to raczej nie należy. Moc prędkości, o to ciekawe w sumie. To ocenie na akademii. Lepsza magia przywołanie. O, tak. Przywołanie mi dali na akademii. Jak to ma chyba 2% szans. No ma 2. I chyba to się trzeba będzie wrócić po tych chyba, nie? Tutaj. Bo oni się nastakują tutaj, nie? Ile to ich jest? 20. A tu? 20. A to niedużo w sumie, ale będzie 40 to już. O, znowu duchy, nie. Weźcie mnie stąd. 5 gniewu, świetnie. O, właśnie, widzicie, to jest. A, takie żwiraki. No dobra. To z nimi zawalczymy. Kiedyś. No to jest taki właśnie final boss, można powiedzieć. Zresztą final boss, ciężko go tak nazwać. Jak tam przejdziemy, no to wtedy musimy przejść przez ten portal. No i już nie możemy się wrócić do tego biomu, nie? Więc trzeba zrobić wszystko to, co chcemy, no i wtedy już uciekać z tego biomiku. Dobra. A nawet zrób tak, wiesz, bo będę się zasłaniał tymi bombami. Bombermenami. Jeżeli w ogóle zdążę. Może być z tym jakiś problem. Tak, teraz pułapka. Już ustawia 6 min, zobaczcie, więc teraz jak ustawię tutaj, to ustawię w każdym miejscu wskazanym, bo 5 bomb. Defense. No, coś tu ucierpi, coś czuję. No, 4 aż, dużo, kurczę. Czy można było to zrobić lepiej? No pewnie można było, no. No. A to było fajne akurat. Też 4 te, w sumie. 4 gargulce. Może być. Niech już będzie, no. Co poradzę? Co począć? Taka praca. O, nie. Oj, nie byczku. Oj, to nie. Oj, tak. Nie robimy tak. No i co, żeby jaki, nie? Trzeba pokoju. A, coś tam jeszcze jest. Dobra, to dawaj. Co to jest? Hełm nekromanty. Wraca do mnie jak bumerang. Zdążymy? A, najwyżej będzie trochę dłuższy. Trudno. Już przeżyjecie to chyba jakoś. Mam nadzieję. Trzeba było te jednostki pochować, tak mi się wydaje. Te gargulce wszystkie. Wszystkie to nie, ale... To minę? Dobra, let's go. Jak akurat tutaj wejdzie, nie? To go uduszę. No dobra. Jest tylko jeden z tych. Spodziewałem się fanfarów albo coś. Czy ja zaatakowałem tych, który może wskrzeszać? Nie, dobra. Wait. Bo wskrzeszamy. Tylko żeby nie zdech mi teraz ten golem. Dobra. Okej. Dobra. Under control wszystko. Git. Super. Artefakcior. No nie wiem, czy ten bohater jest dobrze zbudowany, powiem wam, wiecie? No nie wiem. Mam wątpliwości pewne. Ale czy to chcę patrzeć z tym od razu? Nie. Z tym, moi drodzy, zobaczymy się w następnym odcinku. Z tym stakiem. Potem pójdziemy pewnie na te widma. Cofniemy się zupełnie na sam początek, żeby zebrać sobie jeszcze więcej tych kapirów tutaj. Tu dostajemy 40, tu 40, więc mamy łącznie 80 kapirów więcej. Tak na dzień dobry. No i to wszystko właściwie z tego biomu. Można by jeszcze te gargulce zabrać i pewnie je wezmę. Pewnie pozabieram wszystko, co się da po prostu z tego biomu jakby. Oprócz tych surowców wolnostojących. Tu może nawet zajdziemy, ale wątpię. Tam mi się akurat nie podoba ten pomysł. No i pójdziemy do kolejnego biomu, tak? Zobaczmy, jak tam pójdzie. Ale ta walka z żywiakami może być dość... wyniszczająca. No dobra, trudno. Ale mam pomysł pewien. I mam pomysł, dobra. To zobaczymy. W takim razie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Piszcie, co sądzicie o moim niesamowitym bildzie na Zachirze. Moi drodzy, to jest... Słuchajcie, to... Tego świat nie widział jeszcze, naprawdę. Tu... Ale jak tu będzie teraz krwawa ziemia, mistrz krwawej ziemi, to będzie dobrze. O te! Powiedz ognia, no właśnie. Ej, to też może wejść. To też było ciekawe, ale dobra. Mech. No, krwawa ziemia, jak tu wejdzie, to będzie dobrze. A tak poza tym, to nie wiem, naprawdę, to jest dzika misja. Dobra, na razie, Asza, proszę wszystko. I trzymajcie się.